przejście z dystansu do półdystansu. Teraz tak, tutaj między mną i moim partnerem to będzie słabo widać, bo między nami nie ma dużej różnicy we wzroście i w zasięgu też. Ale idea jest taka, że tą technikę z powodzeniem mogą stosować niższy pięściarze w stosunku do wyższych. Chodzi o to, że tutaj poprzez to, co za chwilę pokażę, można zniwelować różnicę wzrostu i tu skutecznie. I tutaj jak aktywnie przejść z dystansu walki do półdystansu. Także Was zapraszam, popatrzcie. Zobaczcie. Zakładamy, zwiększam tu specjalnie sztucznie dystans, że wyobraźcie sobie, że ta ręka jest dłuższa, tak, że ona w tym momencie by mnie tutaj trafiła. I teraz nawet jakbym zrobił unik i coś próbował uderzyć, to i tego nie mogę trafić, bo jestem po prostu za daleko, on ma za długą rękę. Więc co muszę zrobić? Robię unik z doskokiem. Hop, raz. Teraz tak, dwa. Ta ręka uderza na tuf przez podbródkowy, pod żebra, albo sierpowe, jak to woli, w tuf, albo może też w nerkę być. No jest oczywiście nielegalne sportowo, ale ogólnie jest bardzo przydatne. O, czyli jest raz, on wraca ręką powoli, dwa i wtedy uderzam go na głowę. Jeszcze raz, bardzo powoli, tak na etapy. Raz, dwa, wraca, trzy. Ok? Dobra. Teraz pokażemy inne ujęcia, żebyście mogli sobie zobaczyć, o co chodzi. Jedna ważna rzecz. Tę rękę można zrobić od razu cios na głowę. Ale dlaczego najpierw tu schodzę i uderzam go? Bo to jest idealne miejsce, żeby go to uderzyć. Tak? Po prostu otwiera się ta przestrzeń w jego gardzie, żeby mógł uderzyć. Na 90% zareaguje tym, że ta ręka pójdzie tutaj nisko. I tu jest kolejne otwarcie na głowę. Dlatego zaczynam na tuf i na głowę. Nie jest to konieczne, jest to jakaś tam forma taktyki, którą możemy sobie zastosować. Są zawodnicy, którzy od razu biją w głowę. I tam od tułowia się za bardzo nie przyjmują. Są też tacy, którzy mają bardziej wysublimowaną taktykę walki, więc też lubią bić po tułowiu, żeby osłabiać przeciwnika. Także dzięki i do zobaczenia.